Witajcie kochani na moim kanale Pani Jem Kuchnia Smakowita. Jest mi bardzo miło, że zdecydowaliście się dzisiaj mnie odwiedzić. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to będzie mi bardzo miło, jeśli przywitasz się ze mną w komentarzu, zostawisz kciuka w górę lub zasubskrybujesz na mój kanał. Za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje bardzo Wam dziękuję. W ten sposób pomagacie mi rozwijać mój kanał. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na filmik. Mam nadzieję, że dzisiejszy przepis Wam się spodoba. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszne ciasto marchewkowe. Ciasto, które znalazło wielu zwolenników i wielbicieli. Mam nadzieję, że ten przepis również i Wam przypadnie do gustu i chętnie z niego skorzystacie. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. Potrzebować będziemy 200 g mąki pszennej, 100 g orzechów włoskich, orzechy opcjonalnie, nie musicie ich dodawać, 3 jajka, 1/3 łyżeczki soli. Ja tutaj mam dwie duże marchewki, one ważą tak około 250 g. Szklanka brązowego cukru. Brązowy cukier zastąpić oczywiście możecie białym. Ja do tego ciasta zdecydowanie wolę cukier brązowy. On ma taki fajny karmelkowy smak. 100 ml oleju bezsmakowego. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Oraz łyżeczka cynamonu. Marchewkę obieram, a następnie ścieram na tarce o drobnych oczkach. Na rozgrzanej patelni uprażę orzechy. Kiedy orzechy się uprażą, ściągam je z grzania i przekładam do blendera. I za pomocą blendera rozdrobnię orzechy. Do dużej miski wbijam jajka i utrę je mikserem wraz z cukrem na puszystą masę. Kiedy jajka i cukier utrą się na ładną, puszystą masę, dalej będę je miksować, dodając powoli teraz do mojej mieszanki dodaję 1/3 łyżeczki soli i przesieję do niej mąkę wraz z proszkiem do pieczenia. Ciasto wymieszam dobrze za pomocą łopatki. Do ciasta dodam również cynamon. Pachnie przepięknie. Ale będzie pyszne. Następnie do ciasta dodaję orzechy. Możecie część zostawić sobie do ozdobienia ciasta. Oraz utartą marchewkę. I całość dobrze wymieszam. I ciasto jest gotowe. Tą dużą blachę do pieczenia, która zawsze wchodzi w skład Waszego piekarnika, wyłożyłam papierem do pieczenia. I teraz wylewam na nią ciasto. W międzyczasie piekarnik nagrzewam do temperatury 180 stopni Celsjusza. Grzanie góra-dół. Następnie ciasto równomiernie rozkładam po dnie mojej blachy.
I tak przygotowane ciasto wstawiam teraz do piekarnika. Tak jak wspomniałam, piec będę w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 25 minut. I po 25 minutach w piekarniku moje ciasto jest upieczone. Teraz odstawiam je na bok do wystygnięcia. W tym czasie, kiedy studzi nam się ciasto, przygotuję sobie krem. Do jego zrobienia potrzebne będzie 500 g serka mascarpone lub serka śmietankowego, 100 g masła, odrobina ekstraktu waniliowego lub możecie zamienić go na cukier waniliowy oraz 50 g cukru pudru. Cukru możecie w zależności od Waszego smaku dać więcej lub mniej. Teraz przygotuję sobie krem. Do miski wrzucam miękkie masło i utrę je na puszystą masę wraz z cukrem pudrem. Kiedy masło już nam się ładnie tutaj rozetrze z cukrem, dodam do niego ekstrakt waniliowy, a następnie ucieraj. Następnie masło dalej będę ucierać, dodając do niego po troszce serka. I tak wygląda mój gotowy krem. Kiedy ciasto wystygnie, ostrym nożem wyrównam boki. Odcinam tak pół centymetra z brzegu ciasta. Te odcięte brzegi odstawiam na bok. Wykorzystam je potem do dekoracji ciasta. Następnie przygotowany w ten sposób blat podzielę na trzy części. I w ten sposób podzieliłam ciasto na trzy równe blaty. Na półmisku, paterze, czy tak jak w moim wypadku na desce do serwowania, ułożyłam dwa osobne kawałki papieru do pieczenia. Na nich układam pierwszy blat ciasta. Mój krem przyłożyłam do rękawa cukierniczego, nie musicie tego robić, możecie nakładać krem szpatułką. Ja teraz na mój blat wyciskać będę warstwę kremu. Następnie równomiernie rozsmaruję go po cieście. I na tak przygotowanej warstwie kremu układam następny kawałek ciasta i tak na zmianę. Resztę kremu zostawiam do udekorowania ciasta z wierzchu. I ostatnia warstwa ciasta. Ciasto delikatnie docisnę i kremem posmaruję teraz wierzch oraz boki. Ta warstwa będzie już dużo cieńsza.
obrzeszki z ciasta bardzo dobrze pokruszyłam. Teraz przyozdobię nimi brzegi ciasta. Z okruszków ciasta tworzę również taką oblamówkę na górze ciasta. Delikatnie przyklepuję. Następnie delikatnie pozbywam się papieru spod ciasta. Ja swoje ciasto przyozdobiłam jeszcze takimi małymi marcheweczkami wykonanymi z masy cukrowej. Ja kupiłam je już gotowe, zaoszczędziło mi to sporo czasu, ale oczywiście przyozdobić je możecie według własnego pomysłu i gustu. Myślę, że ciasto będzie wspaniałe. Pachnie po prostu przepięknie. I mam nadzieję, że wszystkim smakoszom, tym, którzy bardzo lubią ciasto marchewkowe, przepis ten się spodoba. Ja dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa! I tak ciasto prezentuje się w środku. Spróbujmy. Pachnie prześlicznie. Jest pyszne, delikatne, z puszystym, delikatnym kremem. Zniknie ze stołu bardzo szybko. Bardzo ja Wam je polecam i życzę smacznego.